Hej, siemaneczko ludziska, witam was kochani bardzo, ale to bardzo gorąco w kolejnym materiale na moim kanale. Słuchajcie, akcja z życia opowiadam, 30 sekund. Dzisiaj wstaję, słuchajcie, o 9 rano z tego łóżka, ponieważ ktoś puka do moich drzwi. Otwieram, słuchajcie, drzwi, a tam kurier, ja w samych slipkach, a on: dzień dobry, przesyłka do pana, a ja: gdzie podpisać? Słuchajcie, akcji, autentyk, naprawdę. Słuchajcie, tutaj nie wiem, czy widzicie, jest pudełeczko, czarne pudełeczko, słuchajcie. Wy na pewno po miniaturce wiecie, co jest w środku, a ja zapraszam was serdecznie na unboxing, ale najpierw poproszę intro i zaczynamy! Ludziska, na potrzeby tego unboxingu wynajęliśmy salę normalnie w Centrum Naukowego Nowoczesnego Kształcenia w Białymstoku. Słuchajcie, polecam, a ja, słuchajcie, w tym momencie robię unboxing tego cudeńka. Dobra, słuchajcie, specjalnie wziąłem nóż, ale wiecie jaką satysfakcję daje, jak ja to będę zdzierał, jak, słuchajcie... Ach, chciałem już tutaj dać taki fajny przykład. Uuu, tiruriru, tiruriru, co ja tu widzę? Dobra, użyję nożyka, niech będzie. Cyk. Tyk, kozacko. Patrzcie, kochani, widzicie? Już powoli się odsłania. Znaczy, przed wami pewnie jeszcze nie, ale za chwilę. Pyk, 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 pyk. Ja już to widzę, ja już to widzę. Pyk, kochani. Zobaczcie. PlayStation 4 Pro. Otwieramy. Słuchajcie, to mogę sobie na chwilę zrzucić. Pyk, ludziska. Riru, riru. Coś pięknego. Ej, dobra, robimy, słuchajcie, oczywiście całościowy opening. PlayStation Plus. Powiem tak, słuchajcie, całe życie spędziłem na komputerze. Zobaczymy, jak będzie mi się pracowało na PlayStation. PlayStation, słuchajcie, 4 Pro, oczywiście z grą Red Dead Redemption 2. Myślę, że, słuchajcie, teścik zrobimy sobie na następnym materiale, a dzisiaj, słuchajcie, otwieramy. Zarąbiście, słuchajcie, zapakowane. I tutaj mamy jeszcze po prawej stronie, właściwie to nie po prawej, o tutaj, wszystkie składniki, które wchodzą w skład tego... W skład tego PlayStation. Oczywiście jest to wersja 1 TB, Jet Black. I mamy tutaj tak, czyli co zawiera całe: PlayStation 4, oczywiście DualShock controller, czyli ten bezprzewodowy, mono headset, mamy jakieś słuchaweczki, zarąbiście, będą na siłkę, nie no, żartuję, kabel HDMI, kabel zasilania i chyba bodajże USB. Dobra, za chwilę, słuchajcie, to otworzymy, sprawdzimy, zweryfikujemy, czy wszystko się zgadza, słuchajcie, czy mi tutaj czegoś nie upierniczyli, ale nie, no wątpię. Dobra, pyk, przejeżdżam sobie tak. Mam nadzieję, że to widać na kamerce, jak sobie robimy unboxing. Dobra, patrzcie. Pyk. A w ogóle jest mi tak ciężko troszeczkę otwierać, ale dobra. Wyjmujemy z samego pudełeczka. No, dawaj, wychodź mały. Chodź do tatuśka. A ty. O, jest. Jest. Dobra, to była tylko nakładka. Okej, i mamy, słuchajcie, całe bialusie pudełeczko. I możemy to otwierać. Z której strony? Myślę, że z tej się otwiera. No, mogę się mylić. Tak, z tej się otwiera. Słuchajcie, otwieramy. Pyk. Zrobię to może o tak dla was. Dobra. Pyk. Wyciągamy. Hop. Hop. I opla. Tak się prezentuje, słuchajcie, to w środku. Wyciągamy oczywiście naszego PlayStationa. Jest, słuchajcie, giereczka. W środku są jeszcze z tyłu, tutaj, żeby wam pokazać, muszę z drugiej strony otworzyć pudełko. Dokładnie tutaj. Są, słuchajcie, wszystkie potrzebne rzeczy pokroju instrukcji obsługi, kabli zasilania. Tu jest też kontroler, słuchajcie. Dobra, wyjmijmy sobie te rzeczy. Może one się nam przydadzą. I na koniec, słuchajcie, zostawimy sobie to, co najlepsze, dobra? Czyli tak, ja sobie to pudełeczko odkładam. To przesuniemy sobie jeszcze na chwilę na bok. I tak, instrukcja obsługi, słuchajcie, wszyscy oczywiście chyba czytają takie rzeczy. Mamy tutaj konfigurację po polsku, oczywiście, jak sobie fajnie wszystko podłączyć i tak dalej. No ja z tego na razie nie będę korzystał. Co my tu jeszcze mamy? Gwarancja. Sony, oczywiście, słuchajcie, gwarancja, fajna rzecz. Sprawdzamy potem. Dobra.
Przewodnik bezpieczeństwa i tutaj słuchajcie też, takie dość istotne kwestie, na przykład, żeby jak coś się pewnie świeci na czerwono, to zawsze jest źle. Jak na zielono, to git, można grać, nie? Dobra, kochani, mono headsetik, czyli to jest, słuchajcie, jedna słuchaweczka, jedna słuchawa, ale sztosik i ma jeszcze oczywiście mikrofon. Jest jedna słuchawka, kumacie? Nie no, nigdy czegoś takiego nie widziałem, ale dobra, okej, to sobie odłożymy. Kolejna rzecz, kabel zasilania, nie wiem jakie to jest złącze, nie orientowałem się, aczkolwiek na pewno jakieś fajne. Z tej strony oczywiście zwykłe europejskie na kabel. Dobra, co my tu mamy? Kabel to jest HDMI, tak, DisplayPort wygląda inaczej. To jest kabel HDMI, spoko, no zwykły kabel do podłączenia, słuchajcie, na przykład monitora. Co my tu mamy? Jest USB, jest to micro USB, sprawdzajcie, tak to się prezentuje, zwykłe do na przykład smartfonów. Jest, słuchajcie, to podejrzewam, że to ostatnie jest do ładowania kontrolera i jest oczywiście sam kontroler. Kontroler jest bezprzewodowy, dlatego pewnie trzeba będzie go ładować, tak się prezentuje, słuchajcie, kontroler Sony. Bardzo fajnie, słuchajcie, pokażę wam go z każdej strony, ale super się trzyma ta, nie wiem co to jest. Jakaś powłoka, ona jest troszeczkę inna i przez to dość fajnie się go trzyma. Pyk, tak się prezentuje, słuchajcie, cały kontroler. Oj, obym go tylko nie rozwalił zbyt szybko. Żartuję, nie będę instalował FIFA. Nie no, żartuję oczywiście, kochani. Co tu jest? To jest, podejrzewam, że do ładowania, ale też mogę się mylić. No dobra, ale takimi kwestiami nie będziemy się teraz zajmować. Tak to się prezentuje, słuchajcie, to jest nasz kontroler. Dobra, go sobie też na razie odłożę tutaj. I słuchajcie, giereczka, którą dostajemy w zestawie oczywiście z PlayStation, czyli Red Dead Redemption 2. Nie grałem jeszcze w tą grę, także dzisiaj będę miał okazję, znaczy dzisiaj, jak już podłączymy, słuchajcie, i będziemy realizować cały materiał z pierwszych wrażeń. I co my tu mamy? Słuchajcie, Rockstar Games, dwie płytki, fajnie, że jest to oryginał, bo swoją drogą gra chyba też ileś tam kosztuje. Fajnie, że PS4 jakby dorzuca w zestawie giereczkę, dzięki której będziecie mogli sobie fajnie przetestować gierkę, także tak to się prezentuje. Dobra, odstawiamy, słuchajcie, i na koniec zostawiliśmy sobie oczywiście to, co jest najlepsze, coś, co jest najbardziej istotne w dzisiejszym unboxingu, czyli PlayStation, kochani, pyk. Nigdy w życiu nie miałem konsoli, także to sobie odstawiam, bardzo fajnie zapakowane, widzę, czy to jest bezpiecznie zrobione. No i słuchajcie, wyciągamy to, patrzcie. A, można było tak po prostu, dobra, nieistotne. Okej, pyk. PS4, kochani, wersja oczywiście Pro, tak się prezentuje nasza playeczka. Słuchajcie, z boku, mam nadzieję, że to też będziecie w miarę dobrze widzieli. Pyk, pyk, z każdej strony. Ale jest ciężkie, kurcze, masywne, słuchajcie. Masywny plejaczek, powiem wam szczerze. Dobra, no to co, słuchajcie, tak wygląda nasz PS4, ja tutaj jeszcze raz pokażę, w zestawie oczywiście z joystickiem, o tutaj jeszcze jakiś kabelek jest, w zestawie, słuchajcie, z grą Red Dead Redemption, mamy tutaj tak, kabel do podłączenia do oczywiście konsoli z telewizorem bądź monitorem, oczywiście tutaj mamy kabel do prawdopodobnie ładowania naszego, tak, jest to kabel do ładowania naszego pada, w razie gdyby się rozładował, kabel zasilania PS4, no i słuchajcie, mono headsetik, czyli oczywiście jedna słuchaweczka, fajna, śmieszna rzecz, słuchajcie, no i cóż, kochani, ja z tego miejsca chciałbym was serdecznie zaprosić na pierwsze wrażenia, słuchajcie, skorzystania z tej konsolki. Podłączymy sobie ją, zrobimy, słuchajcie, sobie mały gameplay, mały let's play. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało. Chciałbym również podziękować firmie PlayStation za tą piękną konsolkę. Pierwszy raz, słuchajcie, mamy okazję jakby sprawdzić, mam okazję ja, co będzie mi się bardziej podobało,
czy PC, czy konsolka. Słuchajcie, pierwsze wrażenia moje są bardzo pozytywne, ponieważ wiem, że no, zdarzało mi się kiedyś grać na PlayStation, aczkolwiek nie było to moje i wiecie, szliśmy do kumpla, grało się w kilka fajnych gierek, na przykład Crash Bandicoot, oj, to było jeszcze na PlayStation 2, ale się dziarzyło, ja nie mogę. Mam nadzieję, że słuchajcie, będziemy mogli wrócić do takich spotkań teraz z przyjaciółmi na obecnym levelu, także będzie ostre dziarzonko. No i cóż, kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Jeszcze raz bardzo dziękuję firmie PlayStation. No i widzimy się, słuchajcie, w kolejnym materiale. Zostawcie łapeczki w górę, słuchajcie, dobijmy 1000 łapeczek w górę i do zobaczyska. Trzymajcie się, yo! For you, come along and see it's true.